Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Barbara Jetz-Greger, właścicielka Biura Nieruchomości Twoje Metry, Biuro Nieruchomości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Cię. O bezpieczeństwie chciałbym trochę porozmawiać. Jaką gwarancję ma osoba, która zdecyduje się na kupno mieszkania, że odłożone albo wzięte na kredyt mieszkanie nie będzie gwoździem do trumny, tylko inwestycją życia? Gwarancja jest taka, że musi znaleźć osobę, która posiada odpowiednie kompetencje, narzędzia i wie, jak tą nieruchomość sprawdzić i zweryfikować. I ty jesteś taką osobą. Tak. Można z tobą zacząć współpracować. Jak to wygląda? Decydujemy się na kupno mieszkania, przychodzimy do ciebie. I co, musimy mieć już to mieszkanie wybrane, czy szukamy? Nie, jest opcja, że możemy mieć wybrane i prosimy tylko o weryfikację formalną, a możemy po prostu szukać na rynku tej wymarzonej nieruchomości. Czyli najpierw rozmawiamy, jaka to ma być nieruchomość, jakie parametry, jaki sposób zakupu, czy będzie to kredyt i tak dalej, bo też mamy swoich doradców kredytowych, gdzie weryfikują, czy na pewno klient będzie miał taką zdolność, żeby też nie naraził się na przykład zdanie zadatku, a potem nie uzyska kredytu, no jakby dużo takich aspektów w kwestii finansowania, ale przede wszystkim to, co to ma być, czyli to, o czym marzymy, tak? I następnie szukamy tej nieruchomości. Jeżeli ona spełnia te parametry, zaczynamy weryfikację tej nieruchomości, czy nie posiada żadnych obciążeń, czy nie ma żadnych służebności, różnych wpisów w księdze. Tego typu wszystkie kwestie formalne to trzeba zweryfikować już na etapie, zanim klient się zapali do pomysłu, że to ma być to, tak? I takie sprawdzenie powoduje, że ta nieruchomość jest bezpieczna. Jeśli ją kupimy, to mamy gwarancję, że ktoś nie zapuka do nas za jakiś czas i nie powie: ej, tak, nie miałeś prawa kupić tej nieruchomości. Tak, jeżeli ją sprawdzimy w pełną dokumentację, księgi wieczyste, wszystkie kwestie, czy nie jest nigdzie zadłużona, czy nie jest niczym obciążona, czy na bieżąco, czy nie ma żadnych zaległości czynszowych i tak dalej, czy nie ma jakichś, nie wiem, spadkobierców nieujawnionych w księdze i tak dalej, to wtedy jak najbardziej tak. Trzeba po prostu te wstępne etapy przeprowadzić. To jest jedna kwestia, kiedy szukamy na rynku takiej wymarzonej nieruchomości. Jeszcze jest aspekt, gdzie może to być nieruchomość, którą my już posiadamy w swojej bazie, więc ta nieruchomość już została przez nas zweryfikowana wcześniej, zanim oferta się pojawiła. Więc te oferty już są sprawdzone, gotowe do sprzedaży. Dzisiaj mamy trudne czasy, jeśli chodzi o kredyty, przez inflację, problem ze stopami procentowymi, kredyty są bardzo drogie i trudno jest je dostać, ale czy jest na to szansa? Jest na to szansa, tylko pytanie, czy klient zechce w tym momencie brać kredyt. Bardzo często mamy takie sytuacje, że klient ma zdolność, natomiast kiedy bank już przeliczy, jak to będzie całościowo wyglądało, stwierdza, że może jeszcze chwilę zaczeka, może ta sytuacja po nowym roku będzie lepiej wyglądała. To też jest jego decyzja, tak? Czy decyduje się na ten ruch teraz, czy nie. Natomiast bardzo dużo osób, które miały zdolność kredytową jeszcze kilka miesięcy temu, pomimo tego, że ich dochody absolutnie się nie zmieniły, niestety w tym momencie tej zdolności nie mają. A czy z tymi stopami procentowymi to jest tak, że jak ci, którzy wzięli kredyty i im urosło, to płacą wyższe raty, ale na przykład jeśli zmienią się te stopy procentowe, to później się płaci też mniejsze raty i schodzą tak, te raty? Tak, powinno być. Natomiast co będzie, no analitycy, zdania są podzielone. Analitycy mają różne opinie, jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach. Wszystko zależy też od tego, jak została wcześniej podpisana ta umowa kredytowa. Tak, bo te warunki tam były zawarte. Czyli co, można też podpisać taką umowę, że stopy procentowe nie są nam straszne, tak? Mogą być też raty stałe, one troszkę na pewno wzrosną, natomiast nie tak drastycznie jak u innych klientów. To wszystko też zależy od tego, na jaką umowę się zdecydowaliśmy wcześniej. Jeśli ktoś zdecyduje się na współpracę z tobą, to na jakie bezpieczeństwo może z twojej strony liczyć? Jako biuro nieruchomości i licencjonowany pośrednik też posiadamy ubezpieczenie od błędu zawodowego. Jest to taki obowiązek. Czyli z całym zaangażowaniem, oczywiście z skrupulatnością przeprowadzamy każdą transakcję bardzo indywidualnie, natomiast ubezpieczenie pośrednika to też jest bardzo istotna kwestia, o której należy pamiętać. Czyli człowiek jest zabezpieczony podwójnie, bo z tego, co ja czytam, to ty jesteś nie tylko licencjonowaną pośredniczką w obrocie nieruchomości, ale studiowałaś także psychologię w biznesie, specjalność mediacje i negocjacje, więc myślę, że to w takich działaniach, gdzie
czasami trzeba pewnie negocjować z dwiema stronami, prawda? Bo ktoś, kto chce sprzedać mieszkanie, chce sprzedać za jak najlepszą kwotę, a ktoś, kto chce kupić za jak najlepszą. Dokładnie tak. Każda sytuacja wygląda bardzo podobnie, natomiast ważne jest dla mnie to, żeby cały proces był przeprowadzony na zasadzie win-win, wygrane, wygrane, tak? Czyli też zadaniem, wiadomo, że klient, który zgłasza się i chce zakupić nieruchomość, będzie chciał tu negocjować cenę, żeby jak najlepszą ofertę uzyskać i w drugą stronę, tak jak powiedziałeś, sprzedający chce uzyskać jak najwyższą. Natomiast trzeba, ja jestem taką osobą, która potrafi, wiadomo, że sam zawód mówi pośrednik, czyli pośredniczy między tymi dwoma stronami, natomiast to musi być z takim sumieniem i rzetelnością i etyka jakby tu jest na pierwszym miejscu. Też nigdy nie namawiam klientów, żeby opuścili do takiej kwoty, kiedy wiem, że mogło sprzedać za dużo więcej. Tak jakby moim obowiązkiem jest przekazać tą propozycję cenową, taką ofertę, która padła, natomiast klient liczy na to, że ja gdzieś tam mu doradzę, tak? Czy to jest dobra cena, czy jeszcze poczekajmy chwilę, może trafi się lepszy klient. No to ciekawe, bo ty tak naprawdę występujesz między dwiema osobami, bo masz dwoje klientów, prawda? Tego, który sprzedaje, oraz tego, który kupuje. Bardzo często tak. Więc te mediacje ze studiów przydają się? Tak. Jakby jest to dużo łatwiejsza praca, bo też pokazuje taki aspekt, żeby można było stanąć z boku i na chłodno, że tak powiem, spojrzeć na tą całą sytuację, tak? Bardzo się to przydaje, te kompetencje, to doświadczenie. No, osobowości są różne, tak? I też trzeba niezależnie od osobowości i systemu komunikacji tych ludzi pomóc im przejść tą drogę i doprowadzić do tego, że jak spotkają mnie za 10 lat, to jeden i drugi powie, pani Basiu, dziękujemy, było super, tak? Bo to jest istotne. Ja zastanawiam się, jak działasz, kiedy klient jest bardzo napalony na mieszkanie, a wiadomo, że jak ktoś działa pod wpływem emocji, to podejmuje szybciej te decyzje tak. I czasami jest w stanie więcej zapłacić, bo na przykład coś mu się podoba, a ty wiesz, że nie powinien zapłacić tak dużo, ale z drugiej strony masz jeszcze tego drugiego klienta. Jak ty sobie tutaj radzisz, żeby każdy był zadowolony i później mógł po 10 latach powiedzieć, pani Basiu, bardzo fajnie było. To jest trudne, natomiast bardzo pomaga taka myśl, która ja zawsze sobie próbuję to gdzieś tam do takiego poziomu się sprowadzić, że to ostatecznie są jego pieniądze i to jest jego decyzja. Moim zadaniem jest mu wskazać, że za tą kwotę może kupić podobne i tak dalej, natomiast zakup nieruchomości tak naprawdę to są emocje. I jakby panowie bardzo często mówią o tym, że nie, tu jest logika, tu wyliczyliśmy, tu tyle za metr kwadratowy i tak dalej, ale o tym, czy decydujemy się na daną nieruchomość w bloku, a w bloku obok, decydują emocje. To, co nam się spodoba, to jak wizualizujemy. Jak się poczujemy w tym miejscu? Jak się poczujemy, jak wizualizujemy sobie siebie, czy to ma być mieszkanie dla rodziny, czy to może będzie nieruchomość, gdzie będę prowadzić swoją działalność i tak dalej. Jeżeli klient sam świadomie zdecydował, że okej, ja wolę zapłacić więcej, bo to chcę kupić, to są jego pieniądze, jego decyzje. Natomiast ja, żeby być zgodnie, pracować ze swoim sumieniem, muszę mu wskazać, że świetnie, za tą cenę mogło być jeszcze kilka propozycji dla porównania. Jeżeli ma ochotę, jedziemy, oglądamy, jeżeli nie, no to on decyduje tak naprawdę o sobie. No, to chyba poruszyłaś bardzo ważną kwestię, że jednak jak się wchodzi do mieszkania i czuje się, że to jest to mieszkanie, to czasami rzeczywiście nawet jak jest inne, trochę tańsze, to nie o to w tym chodzi, prawda? Tylko chodzi właśnie o tę energię i o to, jak się będziemy czuli w tym miejscu, w którym przyjdzie nam spędzić sporo czasu. To są bardzo ważne decyzje życiowe. Też dużo badań mówi, że zakup nieruchomości to jest druga, najbardziej stresująca po rozwodzie rzecz, z którą musimy się zmierzyć. Więc te emocje, czasami klient bardzo często zmienia zdanie. Dzisiaj kupuje, jutro jednak nie, może jeszcze zaczeka. I ja jestem tą osobą, która ma stonować te emocje, żeby on możliwie jak najbardziej na racjonalnych zasadach tę decyzję podjął, żeby właśnie to spotkanie za ileś lat, żebyśmy mogli sobie spojrzeć w oczy i żeby powiedział, było super. Natomiast z drugiej strony klient, który jest właścicielem nieruchomości, no to moim zadaniem jest uzyskać dla niego jak najwyższą cenę. I jeżeli jest taki nabywca, który chce tą kwotę zaproponowaną zapłacić, świetnie, tak? Natomiast on musi być też jakby jeszcze innych rzeczy pobocznych świadomy. Win-win, to co dokładnie tak, dokładnie tak. Nie może być tak, że ktoś wykorzystuje sytuację. Bardzo często jest tak, że w przypadku czy starszych ludzi, czy osób, które
gdzieś tam mają jakąś presję finansową, emocjonalną i muszą bardzo szybko dokonać tej transakcji, są osoby, które chciałyby tę sytuację wykorzystać, tak? Więc ja jestem po to, żeby pomóc im sprzedać jak najszybciej, ale obronić ich też i tę cenę. No, to trzymam kciuki. Niech wszyscy po 10 latach zawsze z uśmiechem i przyjemnością Cię pamiętają. Barbara Jetz-Greger, właścicielka Biura Nieruchomości, Twoje Metry Biuro Nieruchomości, była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.